Szczęść Boże w 17. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Rolnik znalazł skarb, sprzedał co miał i kupił pole. Dalej cisza. Kupiec znalazł perłę, sprzedał co miał, kupił perłę i dalej cisza. A na koniec mowa o ojcu, który wyciąga ze skarbnicy stare i nowe rzeczy. Czy można więc mieć to, co się sprzedało i to, co się odkryło? Jak najbardziej. To się nazywa umiejętne lokowanie swoich darów, by je pomnażać, a nie cieszyć się tylko ich posiadaniem. Kiedy zyski z posiadanego skarbu pomnożą się, będzie można odkupić to, co się wcześniej sprzedało. Kiedy spojrzymy na Biblię, mamy dwa testamenty, stary i nowy. Razem tworzą całość, bo stary bez nowego i nowy bez starego pozostają jak samolot z jednym skrzydłem. Niby jest, ale nie może latać. Całe nasze życie to dążenie do całości, do pełni, którą zdobędziemy dopiero po śmierci. Zobaczymy to, co dla nas aktualnie jest zakryte. Może zobaczymy niebo w całej okazałości. Choć niebo nie jest tylko tym, co po śmierci może przypaść nam w udziale. Możemy je poczuć, chodząc po ziemi, po polu, po targu, nad brzegiem jeziora. Cała ta dzisiejsza Ewangelia jest o niebie, choć nie jest o nim wprost powiedziane. Jest o różnych możliwościach zdobycia go, ale to rozbudowany proces. Czyż niebem nie nazwiemy tego, co tak mocno poruszy nasze serce, że totalnie jesteśmy pewni, że to jest właśnie to, czego szukam, czego pragnę, o co zabiegam? To takie wewnętrzne przekonanie, które sprawia, że wszystko inne, co robiliśmy dotychczas, staje się nieważne. Ta jedna rzecz, ten stan sprawia, że wszystko staje się zbytkiem. Czyż takim skarbem lub perłą nie jest właśnie nasza relacja z Bogiem? Zobaczmy, ile życia poświęciliśmy na pracę dla zaspokajania swoich potrzeb. Zużywaliśmy siły, by coś posiąść, by coś zdobyć, jednak nie spełniło to naszych oczekiwań. Ile czasu poświęcamy na odkrywanie Boga w naszym życiu, by ta relacja była najpełniejsza? Czasem osiągamy na chwilę tę radość podczas rekolekcji albo pod wpływem jakiegoś kazania. Jesteśmy wtedy pełni radości, że wszystko, co dotychczas robiliśmy, schodzi na dalszy plan. To właśnie jest niebo, którego chcemy i do którego idziemy. Ten trzeci obraz o rybakach, którzy oddzielają ryby dobre od złych, jest wsparciem, by nie pogubić się w tym poszukiwaniu. Bo czasem poszukujemy czegoś dla samego poszukiwania, gdy nasze działania niczego nie wnoszą, bo ciągle jesteśmy niezadowoleni. Co więc aktualnie jest naszą perłą czy skarbem, którego chcemy? To, co przez dzisiejszą przypowieść oferuje nam Jezus, to skarb ukryty głęboko w naszej duszy, czyli centrum naszego jestestwa. Jest nim Królestwo Boże, które polega na spotkaniu z miłością. Jest to spotkanie ze źródłem życia, piękna, prawdy i dobra. Kiedy wczytujemy się w ten fragment, możemy zauważyć, że jest to opowieść o ludziach ambitnych, którzy nie zadowalają się byle czym. Nie są konformistami, ale są niespokojni i ambitni, bo szukają wrażeń. Tak ich odbieramy i patrzymy trochę z zazdrością, bo im się chce, a nam nie zawsze. Dlatego o takich ludziach mówi się, że są święci, gdyż są gotowi sprzedać wszystko, by kupić pole. Święty Jan od Krzyża napisał, aby posiąść wszystko, nie będziesz chciał posiadać niczego w niczym. Nie każdy potrafi się z tym zmierzyć, chociażby jak bogaty młodzieniec, który nie poszedł za radą Jezusa, by sprzedać wszystko i rozdać ubogim, by zdobyć skarb w niebie. Nie skorzystał z tego, by sprzedając swoje dobra, stać się wolnym człowiekiem, który może iść za Jezusem. Czasem nie rozumiemy tego, jakaż to jest transakcja, którą proponuje Jezus. Jakież to jest niebywałe szczęście, by pozbywając się przemijającego bogactwa, zdobyć nieskończoną wartość wieczności. Panu Bogu trzeba oddać wszystko, całego siebie. Czyniąc tak, człowiek przekonuje się, że nie mając nic, ma o wiele więcej niż wtedy, gdy posiadał wiele. W ostateczności najlepszym sposobem, żeby kupić skarb na roli albo drogocenną perłę, to, co uczyni nas rzeczywiście dobrymi rybami, będzie nasza miłość do Boga i do innych. I z tego będziemy sądzeni pod wieczór, jak napisał święty Jan od Krzyża, osądzą cię z miłości. Naucz się kochać tak, jak Bóg chce być kochany. Z Panem Bogiem.